Bez uników, rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Dzisiaj w sejmie debata nad czterema projektami dotyczącymi aborcji będzie gorąco. Myślę, że tak, a przede wszystkim jest to debata, której oczekują wyborcy. Debata zapowiedziana od dłuższego czasu, i myślę, że też wreszcie taka debata, która pokazuje siłę parlamentu, że parlament jest od tego, żeby debatować nawet na najtrudniejsze tematy i żeby szukać tych rozwiązań, które będą akceptowalne dla większości parlamentarnej. Ale to się i tak zakończy wetem prezydenta wobec ustawy liberalizującej, jeśli taka wyjdzie z Sejmu. Czy ta debata ma sens w tym momencie? Ja słyszę cały czas ten argument w kontekście ustaw dotyczących sądownictwa, za które odpowiadam, że no przecież prezydent i tak zawetuje. Co więcej, prezydent nie ukrywa swojego poglądu chociażby na temat proponowanej obecnie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tylko, że z punktu widzenia wyborców to. To nie ma tak wielkiego znaczenia. To znaczy, oczywiście, wyborcy chcieliby sprawczości i tego, żeby pewne rzeczy doprowadzić do końca, ale wyborcy będą rozliczali rządzących za to, czy wykonują swoją pracę. I skoro coś naobiecywali, to muszą po prostu odrobić zadanie domowe i przeprowadzić dyskusję, procedować z ustawami w odpowiednim tempie i, i doprowadzić do ich uchwalenia. A później no to już jest odpowiedzialność po stronie prezydenta za to, jakie decyzje zostaną podjęte. Nawet jeśli ta debata ujawni pęknięcia w koalicji rządzącej, bo władza... Władysław Kośniak Kam Kamysz już zapowiedział, że nie zagłosuje za skierowaniem projektów lewicy do komisji nadzwyczajnej, tylko wstrzyma się od głosu. To znaczy na tym polega debata parlamentarna i że różne różnice mogą, mogą się pokazać i natomiast wydaje mi się, że gorszą rzeczą byłoby to, gdyby w ogóle tej debaty nie prowadzić i gdzieś w zaciszach gabinetów na ten temat dyskutować. A pan jest za liberalizacją aborcji? Tak, tak, ja jestem zdecydowanie za liberalizacją. Nawet jeśli prawica mówi, że to jest zabijanie dzieci? Jestem za liberalizacją. Uważam, że kobiety powinny mieć wybór, jeżeli chodzi o planowanie swojego życia. Powołał pan wczoraj w prokuraturze krajowej zespół, który ma przygotować wskazówki, jak prowadzić postępowania, kiedy lekarze odmawiają wykonywania aborcji. Dużo jest takich przypadków jeszcze? Jest sporo tych spraw, no bo nasze prawo jest bardzo restrykcyjne, ale nawet nie tylko chodzi o to, że, że prawo jest restrykcyjne, ale także o to, że jeżeli się na przykład pojawiają takie sytuacje, że musi być przeprowadzony przeprowadzony jakiś zabieg operacyjny no to leka lekarze, a kobieta jest w ciąży, to lekarze mogą się obawiać, co w takiej sytuacji zrobić. Są sprawy dotyczące tak zwanej aborcji farmakologicznej, czyli udostępniania leków, które, które mogą doprowadzić do przerwania ciąży. I teraz zespół, taki specjalny zespół pod przewodnictwem pani prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej będzie się tym zajmował, przejrzy te wszystkie sprawy i postara się przygotować, po prostu przygotuje wytyczne, które będą tego dotyczyły, tak jak prokuratura w takich sprawach powinna postępować. A jeśli lekarze będą odmawiali tak jak to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, wykonania aborcji w granicach obowiązującego dzisiaj prawa. Co będzie prokuratura robić? Mamy obowiązujące prawo i ono nas, nas wiąże. I natomiast mi chodzi o to, żeby się A klauzula zająć. Klauzula tymi... sumienia? Klauzula sumienia, przypomnijmy, ona oczywiście obowiązuje, natomiast w takiej sytuacji lekarze powinni skierować kobietę do. Przede wszystkim odesłać do kierownika danej jednostki medycznej, który w takiej sytuacji powinien dać wskazać tego lekarza, który przeprowadzi zabieg aborcji, i o ile pamiętam, pani minister Leszczyna też no, bardzo aktywnie działa na rzecz tego, żeby wszystkie jednostki zdrowia, które, które są finansowane z NFZ-u, po prostu takie zabiegi zapewniały, oczywiście w granicach obowiązującego prawa. Czyli prokuratura będzie teraz rozliczać lekarzy, którzy odmówią na przykład kobiecie termin ciąży jeśli to jest zgodne z obowiązującym prawem tego nie powiedziałem Powiedziałem, że będą przygotowywane na razie wytyczne jak chciałbym się na tym skupić które będą, przyglądały się dotychczasowej praktyce tego w jaki sposób to ale będą rozliczanie wyglądało. lekarzy czy nie znaczy to znaczy pani redaktor chciałem powiedzieć że jeżeli mamy, jeżeli mamy sytuację taką, że lekarz przekracza obowiązujące prawo czyli na przykład. Nie kieruje kobiety do osoby, która byłaby w stanie wskazać, gdzie aborcja mogłaby zostać przeprowadzona, to w takiej sytuacji być może takie sytuacje powinny się nadawać, czy to na odpowiedzialność dyscyplinarną, a może nawet w niektórych sytuacjach karną. Natomiast myślę, że najczęściej to będzie, będzie kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej. Prokuratura miała rozesłać pisma do osób nielegalnie inwigilowanych Pegazusem. Ile jest takich osób i czy te pisma już trafiły, czy macie jakieś odpowiedzi, czy ludzie się zgłosili do prokuratury? Wczoraj na stronach prokuratury krajowej pojawił się komunikat, że te listy zostały rozesłane to jest 31 osób, do których one zostały wysłane. Chciałbym podkreślić, że jest to grupa szersza niż te osoby, o których do tej pory wiemy z mediów, chociażby czy w wyniku prac Komisji Senackiej do Spraw Pegasusa. I, no, i cóż, zobaczymy, co te osoby z tym zrobią, ponieważ no to od, od nich należy decyzja, czy one poinformują opinię publiczną o tym, że zostali właśnie wezwani w charakterze świadka do postępowania, które jest prowadzone przez odpowiedni zespół śledczy, zajmujący się Pegasusem. Czy to są osoby publiczne? To znaczy, te które, te, które znamy już z mediów do tej pory, to oczywiście tak. No bo, nie, te które, ta, te, które są jeszcze nieujawnione, nie opinii publiczne. O ile wiem, wśród tych osób będą także osoby publiczne. Czy wśród tych osób, które były nielegalnie inwigilowane Pegasusem, są dziennikarze? Nie mogę na ten temat powiedzieć, to. Poczekajmy. Ale ja nie pytam na razie o nazwiska, e, ale... pytam e, tylko o grupę zawodową. Ja wiem, czy... ale ja nie chciałbym tutaj spekulować, nie chciałbym do momentu do kiedy te. Ale pan wie, e... że to jest program bez uników. E, Panie redaktor, tak, tylko że ja mam swoją odpowiedzialność. Jeżeli powiedziałem, że w pierwszej turze. Pójdzie te 30, poszło 31 listów. A później będą kolejne pakiety, można powiedzieć, listów wysyłanych do osób, bo tych osób jest znacznie więcej. Ile jest tych osób? Też nie mogę tego powiedzieć. To ja myślę, że najpóźniej. Jeśli nie w piątek, to w poniedziałek opinia publiczna się dowie, jaka była ogólna skala stosowania Pegasusa w Polsce. No właśnie, bo pan miał wysłać do parlamentu raport. Czy on już został skierowany? No właśnie, to o tym raporcie mówię. Także on, on pójdzie, myślę, albo jutro, albo w poniedziałek. Najpóźniej tam jeszcze musimy pewne drobne rzeczy uzgodnić z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i z prokuraturą krajową. Także wtedy się dowiemy, jaka jest skala. Posłowie z komisji do spraw inwigilacji Pegasusem mówią, że nawet 200 osób mogło być inwigilowanych nielegalnie w Polsce, to prawda? E, powiem tak, ta grupa 30 osób to nie jest pierwsza grupa, którą chcemy zawiadomić, no dalej, nie będę spekulował, poczekajmy na ten raport. E, czy y, ile było takich zgód? Wyłudzonych, bo mówi pan, że sądy, które dawały zgodę na inwigilację Pegasusem, nie wiedziały często, że to będzie akurat Pegasus tak bardzo ofensywne oprogramowanie szpiegowskie. Ile było takich zgód wyłudzonych od, od sądów? To znaczy, na tym właśnie polega ta analiza, która jest przeprowadzana przez ten wydział, ten specjalny zespół w prokuraturze, który zajmuje się Pegasusem, żeby to też sprawdzać. To znaczy, na ile Zarówno podstawa prawna żądania użycia kontroli operacyjnej była nadmierna, a także czy w danej sytuacji w ogóle miało sens stosowanie tego oprogramowania. I, i tym się właśnie teraz zajmuje, zajmuje prokuratura we współpracy ze służbami specjalnymi, żeby to opracować. Także ja bym nie chciał teraz sugerować jakiegoś procentu, prawda? natomiast no, co do tych osób, co do których wysyłamy te listy, no, mamy takie wstępne przekonanie, że ta zgoda mogła być po prostu wyłudzona. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk zapowiedział wnioski o uchylenie immunitetów w postępowaniu dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Czy wśród osób, będą, którym będą immunitety uchylane, Zbigniew Ziobro, jego zastępca Michał Woś i pan Romanowski, też wiceminister były Sprawiedliwości? Te wnioski są przygotowywane. Rozmawiając z panem prokuratorem Krajowym, mamy bieżący kontakt i o ile wiem, zespół śledczy. Dotyczący Funduszu Sprawiedliwości bardzo intensywnie pracuje i dajmy im pracować, dajmy im szansę. To jest potężny materiał, który jest do przeanalizowania, bo przecież zanim nastąpiła ta akcja przeszukań, to już wtedy było 90 tomów akt. O ile. Z tego nośników różnych elektronicznych, które zostały zabezpieczone, to jest ponad 600, mnóstwo dokumentacji. To wszystko trzeba poddać profesjonalnym oględzinom analizie, ponieważ jeżeli tego się nie zrobi, a napisze się te wnioski przedwcześnie, no to później można je po prostu zakwestionować w toku, w toku procedury. Także wiem, że być może z punktu widzenia opinii publicznej jest pewna niecierpliwość, ale jak. Mm, ale zdaję sobie sprawę z tego, że prokuratura chciałaby tutaj działać maksymalnie profesjonalnie i porządnie w tej sprawie. Politycy Prawej Sprawiedliwości mówią, że to jest sprawa polityczna, że to jest szukanie haków na przestuska i Bodnara, na poprzedników, na zbigniewa Ziobrę. pojawiają się takie argumenty, że zbigniew ziobro z racji na jego ciężką chorobę nowotworową, którą potwierdził w mediach. No właściwie nie powinien być rozliczany. Jak pan się do tego odniesie? To znaczy oczywiście sprawa z tego względu, że dotyczy polityków, no to może być kwalifikowana w ten sposób, jaki pani redaktor powiedziała, ale tutaj tego, tej kwestii nie ma. Przypomnijmy sobie jedną rzecz, no, absolutnie fundamentalną i pierwotną. Jak były ujawnione przez dziennikarzy, śledczych, yy, różne nadużycia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, jak były raporty Najwyższej Izby Kontroli, to wszystko to trafiało do prokuratury i prokuratura nic kompletnie z tym nie robiła, wszystkie sprawy po kolei były umarzane. I żyliśmy w takim stanie od 2021 roku. I wręcz wszyscy mówili, no zróbcie coś z tym, trzeba to w jakiś sposób rozliczyć. Pojawiają się, jakieś, pojawiają się nieprawidłowo, nieprawidłowe dotacje i finansowanie. No i po prostu prokuratura się wzięła do roboty. Ja nie ukrywałem od początku, mówiłem, że dla mnie rozliczenie Pegasusa oraz Funduszu Sprawiedliwości to są jeden z najważniejszych spraw, I, i dlatego ten pierwszy zespół śledczy, który został powołany, to właśnie dotyczył Funduszu Sprawiedliwości. No to prokuratura po prostu wykonuje swoją pracę. Czy Zbigniew Ziobro dostanie zarzuty prokuratorskie za przetrzymywanie w domu teczki postępowania w sprawie śmierci swojego ojca? Ta teczka została znaleziona podczas przeszukania? To jest jeden z wątków. Myślę, że to jest pytanie do prokuratury. Nie wiem, na jakim etapie jest obecnie badanie tej sprawy. Natomiast ale czy pan jako prawnik uważa, że tutaj zostało złamane prawo? Czy to artykuł 231, czyli nadużycie uprawnień przekroczenie obowiązków wchodzi w grę? Jestem pełnie funkcji prokuratora generalnego. Mam kontakt z różnymi. Bez uników? Nie, nie, ale to nie jest unik. Mam kontakt z różnymi aktami. Akurat jeszcze mi się nie, nie zdarzyło, żebym prosił o jakiekolwiek akta, jakiegokolwiek postępowania, bo uważam, że tą sferą prawnokarną to powinni się zajmować prokuratorzy liniowi, a nie prokurator generalny. Ale mam różne inne akta. Różnych spraw, na przykład toczących się przed Sądem Najwyższym, gdzie chodzi o skargi nadzwyczajne. Ja w życiu bym sobie nie wyobraził, że mam do domu zabrać jakiekolwiek akta, jakiekolwiek sprawy. Znaczy, dla mnie to jest absolutny fundament, że wszystko, co prokurator generalny wykonuje, to wykonuje w pracy i tyle. I to mi, dom nie jest miejscem na przechowywanie jakichkolwiek akt. Ale dlaczego pan tego by nie zabrał do domu? Bo to by było złamanie prawa? No, do, tego, do tego zmierzam. I, y, 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 natomiast też pamiętajmy, że w tej sprawie jest jeszcze jeden y, szczególny kontekst. Był taki świetny reportaż Marty Gordziewicz y, z 24 y, na temat y, wpływu y, ministra Zbigniewa Ziobro na sprawę, która się toczyła przed Europejskim Trybunałem Praw człowieka okoliczności właśnie okoliczności śmierci jego jego ojca gdzie no, gołym nieuzbrojonym okiem widać było w jaki sposób minister Ziobro próbuje wpływać na bieg postępowania przed na sposób reprezentacji rządu polskiego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Także pamiętamy też, że pan minister był bardzo taki inwazyjny, jeżeli chodzi o ściganie lekarzy, którzy zajmowali się operacją. Także myślę, że ta sprawa ma też szczególny charakter i szczególny i być może dlatego te akta były w kręgu takiego głębokiego zainteresowania pana ministra. Dodajemy, że ta sprawa przed Trybunałem skończyła się przegraną rodziny Ziobrów. Musimy kończyć naszą rozmowę na antenie radiowej Trójki. Bardzo bardzo dziękuję. Naszym gościem dziękuję był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. My się słyszymy z Państwem jutro o 8.13, a teraz przechodzimy do dogrywki na stronę internetową Trójki, na YouTube'a i na Facebooka. Czy Pan wie, kto to są Bodnarowcy? Słyszałem z mediów, że jest takie hasło używane w kontekście różnych działań, które podejmuje. No właśnie, ja oglądałam konferencję prasową współpracowników Zbigniewa Ziobry, na której oni byli bardzo nerwowi i pokrzykiwali między innymi pan był wiceminister Sebastian Kaleta pokrzykiwał pod adresem Bodnarowców, czyli, czyli tej ekipy, która prowadzi śledztwo dotyczące funduszu sprawiedliwości. Co chwilę ich nazywał Bodnarowcami. Trochę mi się to skojarzyło z bojówkami, z banderowcami. Czy czy to jest celowe? Czy, czy o co chodzi temu kalecie? Myślę, że to jest pytanie do pana ministra Kalety. Dlaczego takie, taka próba sklejania nazwiska zachodzi? I cóż, znaczy ja sobie zdaję sprawę z tego, że polityka ma to do siebie, że używa się różnych chwytów retorycznych, różnych metod zaczepnych. Taki, taki koszt sprawowania funkcji publicznej. Ale, czy to nie jest trochę odwołanie do, do, do pana korzeni rodzinnych? Bo pan w, w, w jednym z wywiadów ujawnił swoje korzenie rodzinne, i oni tutaj próbują pana skleić właśnie z banderowcami. Być może na tym to polega. Ja, tak jak powiedziałem. Polityka zdaje sobie sprawę z tego, nie jestem, nie funkcjonuje w tym życiu publicznym od wczoraj, no, posługuje się różnymi metodami, które mają dotknąć tych, z którymi się nie zgadzamy. I jak... A jak pan ocenia właśnie ten sposób, taki, takiego podprogowego, trochę sugerowania? Ja zawsze oceniam takie działania, zastanawiając się, jakich ja używam metod bo uważam, że od siebie samego trzeba zaczynać kształtowanie jakiegoś standardu życia publicznego i w życiu by mi nie wpadło... Do głowy, żeby nie wiem, robić jakieś wycieczki, używając nazwiska, czy to pana Ozdoby, czy pana Kalety, czy pana Warchoła, czy pana Ziobro. Uważam, że po prostu to nie przystoi w życiu publicznym. Trzeba cały czas odwoływać się do argumentów, faktów, zdarzeń, a nie szukać jakichś pięknych tutaj przymiotników czy, czy określeń, które mogą gdzieś budzić wątpliwości, czy właśnie posponować niektóre osoby. Ja od polityków Prawa i Sprawiedliwości słyszę takie lekkie zaskoczenie tym, że pan tak ostro się wziął do tych rozliczeń, że jednak oni się nie spodziewali tego, że tu przyjdzie łagodny narodu pan ma taki wizerunek takiego raczej łagodnej osoby i że Pan no jednak te rozliczenia będzie tak ostro przeprowadzał. Rozliczenia przeprowadzają prokuratorzy. Niezależna prokuratura, to chciałbym podkreślić, ale oczywiście no, chociażby poprzez decyzję o powołaniu niektórych zespołów śledczych mam na to pewien wpływ. Natomiast naprawdę uważam i cały czas to podkreślam, że to, co się w Polsce działo w latach 2015-2023, to było budowanie państwa niedemokratycznego, państwa takiego jak teraz są Węgry, które miało Koncentrować władzę, majątek tworzyć taką swoistą nową nomenklaturę, i które opierały się na takim szczególnym związku między wykorzystywaniem środków publicznych a mediów, a władzą. No nawet tutaj, droga Pani Redaktor, jesteśmy w studio Trójki. Ja tu jestem pierwszy, po raz pierwszy od siedmiu lat. Tak, jeżeli sobie dobrze przypominam, to chyba byłem tutaj w 2000. 17 roku i to nawet nie na zaproszenie kogoś z trójki, tylko na zaproszenie jakiejś chyba lokalnej redakcji, która potrzebowała po prostu studia nagraniowego. Mam nadzieję, że pan będzie częściej naszym gościem. Mam nadzieję, że będzie można tutaj oczywiście gościć, bo ja bardzo szanuję i zawsze szanowałem działalność trójki, bardzo przeżyłem to, co się wtedy stało, jak nastąpił ten, ten przełom związany ze słynną listą przebojów programu trzeciego i później, prawda, to odejście dziennikarzy. Ale wracając do... do Chcemy do, do odbudować do media publiczne, żeby znaczy, one były naprawdę publiczne. Tak właśnie i to jest dlatego, ja, ja myślę, że, że musimy pamiętać, że te rozliczenia to jest po prostu część przywracania normalnej Polski i demokratyzacji. I nadużywanie środków publicznych to jest, to było jedno, jeden z większych grzechów, który był popełniany w ostatnim czasie. Ja w zasadzie. Teraz jestem w takich, w takich warunkach żyjemy, że, że co jeden, dwa dni dowiadujemy się o jakiejś kolejnej historii, tak, a to lasy państwowe, a to coś znowu z Orlenem, a to yy, NCBiR. co chwilę wypływają jakieś kolejne sprawy, które wszystkie trzeba wyjaśnić, bo to się należy po prostu obywatelom i tu nie chodzi i, tylko i wyłącznie o kwestię jakichś rozliczeń osobistych, tylko stworzenia pewnego standardu funkcjonowania państwa, że jeżeli dysponujemy środkami publicznymi, to musimy być zawsze bardzo ostrożni, bo to są pieniądze podatników i nie możemy ich no, wydawać, zwłaszcza na cele czysto polityczne. No właśnie, jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Orlenie, w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem i sprzedaży części aktywów Saudyjczykom. Czy Daniel Obajtek dostanie zarzuty w tej sprawie? Myślę, że na tym etapie jest za wcześnie, żeby o tym mówić, ale faktycznie to śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę w Płocku, jest... Bardzo intensywne. Wiem, że były, no już jakiś czas temu były przeszukania w siedzibie Orlenu i ten materiał, który jest zgromadzony, jest dość obszerny. Czy obajtek nie ucieknie przed odpowiedzialnością do Europarlamentu, bo ma być jedynką na Podkarpaciu Prawa i Sprawiedliwości? Tak, tylko że nawet jeżeli tak się miałoby stać, no to pamiętajmy, że są procedury uchylenia immunitetu i to także Parlament Europejski może przecież uchylać immunitet. Także to, to że. Ktoś zostaje gdzieś wybrany, nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności. No wcześniej rozmawialiśmy o politykach suwerennej Polski, co do których też mogą za chwilę pojawić się procedury uchylenia immunitetów. Niedawno był też przypadek Grzegorza Brauna i akurat najpierw parlament przegłosował uchylenie immunitetu. No i w tym tygodniu, 9 kwietnia prokurator postawił zarzuty Grzegorzowi Braunowi. Także immunitet... Zarzuty za co? Bo tam było kilka różnych Bez... spraw kontrowersyjnych, nie tylko ten atak gaśnicą na świece hanukowe w parlamencie. Tak, no to oczywiście to była, to była ta sprawa, która, która wzbudziła gigantyczne zainteresowanie i słusznie, i też gigantyczny protest. Natomiast, co ciekawe, bo jak y, zainteresowałem się sprawą, no bo wtedy y, to był dosłownie pierwszy miesiąc mojego urzędowania na stanowisku, to okazało się, że po prostu pan Grzegorz Braun ma mnóstwo różnych spraw, które gdzieś są nierozliczone z przeszłości. I tak, jedna sprawa dotyczyła ataków, może nie ataków, ale tak, tak, takiej swoistej presji na ministra Łukasza Szumowskiego, druga dotyczyła ministra niedzielskiego, trzecia zniszczenia choinki, która została wystawiona przez krakowskich sędziów w sądzie okręgowym w Krakowie. I ostatnia to była taka sytuacja, gdzie chodziło o z, zakłócenie wykładu w niemieckim instytucie historycznym, tam Grzegorz Braun tym mikrofonem prawda tam walił w pulpit. Także tych spraw się naprawdę nazbierało i, i, i to te zarzuty dotyczą łącznie tych wszystkich spraw. No to widać, że prokuratura zaczyna rozliczać też sprawy, które były zamiatane pod dywan z powodów politycznych zdaje się, bo chodziło o to po prostu, żeby Prawo i Sprawiedliwość, które miało kruchą większość w Sejmie mogło liczyć na głosy nie tylko Zjednoczonej, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Ja myślę, że to, to nie jest tak, że w tych sprawach się nic nie działo bo faktycznie było prowadzone postępowanie przygotowawcze, natomiast jak się przeczytało te dokumenty, to można było mieć wrażenie, że nie ma determinacji, żeby te sprawy ukończyć, tak? Ja myślę, że to jest pewien mechanizm, który był bardzo często stosowany, to znaczy, żeby Oczywiście postępowanie było wszczęte, ale ono się tak toczyło, żeby nie, nie miało jakichkolwiek takich rzeczywistych, twardych konkluzji. No chyba, że już sprawa nabrała takiego wymiaru, że nie można było uciec od, od takiego publicznego rozliczenia, co się z daną sprawą dzieje. Czyli żeby mieć, mówiąc wprost, haki po prostu. Tak jak na przykład śledztwo w sprawie kredytów frankowych prowadzono dotyczące banku BZWBK, którego prezesem był Mateusz Morawiecki. I to śledztwo się ciągnęło w nieskończoność. Trudno mi się teraz na, na temat tej konkretnej sprawy wypowiadać, ale i, i nie wiem też, jaka była dokładnie metoda polityczna, i co było w głowie tych osób, które, które to robiły. Natomiast to jest jedna z moich też odpowiedzialności. I powiem szczerze, to jest jedna też z trudności, ponieważ my nie tylko. Ja ty, nie tylko teraz staram się odbudowywać niezależną prokuraturę, dbać o to, żeby ona funkcjonowała w sposób absolutnie przejrzysty i, i, i niezależny, odbudować struktury prokuratury, ale też no, dużo energii to jest właśnie powrót do tych spraw sprzed lat. No, wspomnę taką historię, że było sporo osób, które były represjonowane w czasie demonstracji w 2020-2021 roku. Ale w zasadzie ludzie składali zawiadomienia i później te sprawy kończyły się umorzeniem, które gdzieś tam było następnie zatwierdzane przez sąd. W niektórych sytuacjach nie ulegało wątpliwości, że to neosędzia zatwierdzał te, te umorzenia. I teraz do tych wszystkich spraw trzeba wracać i wiem, że odpowiednie postępowania też takie sprawdzające, audytowe prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie. A co ze sprawą dwóch wież, w której nawet nie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego, mimo że były zeznania świadczące o tym, że on tam przekazywał koperty z pieniędzmi. I to, co pamiętam i o czym informowała y, prokuratura regionalna w Warszawie, to nastąpił powrót do tego śledztwa. Ale tu jeżeli chodzi o szczegóły, to raczej odesłałbym do pana Przemysława Nowaka, rzecznika prokuratury, Prokuratora Krajowego. Ale wyobraża Pan sobie taką sytuację, że Jarosław Kaczyński będzie miał uchylony immunitet i zostaną mu postawione jakieś zarzuty? Ja myślę, że moja rola to nie jest rola, żeby tutaj tworzyć sobie jakieś y, scenariusze wyobraźni, tylko po prostu zostawmy prokuratorom. Y, to, co mają do zrobienia w tej sprawie. No ale poprzednia prokuratura nawet się bała wezwać Jarosława Kaczyńskiego na przesłuchanie. Czy prokuratura, na czele której pan stoi, jeszcze zanim zostanie rozdzielona ta funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, będzie wzywała każdego, nawet Jarosława Kaczyńskiego, jeśli będą do tego przesłanki? Ja myślę, że to co się stało na komisji śledczej do spraw Pegasusa pokazało, że nie ma w Polsce osoby, która byłaby poza zasięgiem oddziaływania jakichkolwiek organów państwa. I każda osoba może być, każdy obywatel może być wezwany w charakterze świadka, czy to do komisji, przed komisją śledczą, czy do prokuratury. Nawet Donald Tusk? No jeżeli, jeżeli taka będzie potrzeba, to pewnie może i tak. Bo Antoni Macierewicz poinformował przy okazji kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej, że złożył w prokuraturze generalnej doniesienie na Tuska dotyczące potencjalnej zbrodni zamachowej na prezydenta RP. Tak, widziałem ten komunikat wczoraj to akurat komunikat, który się pojawił zaraz po tym, jak Został upubliczniony wywiad Piotra Świerczka z panem Krzysztofem Szwarcem, szefem Zespołu Śledczego do Spraw Katastrofy Smoleńskiej. Wstrząsający materiał, pokazujący, że przez 8 lat prokuratura no, prowadziła postępowanie, ale które jeszcze się nie zakończyło. Mam nadzieję, że się wkrótce zakończy, bo po prostu podatników też nie stać na to, żeby taki zespół przez tyle lat, przez kolejne lata utrzymywać. A ile podatnicy taka mała dygresja wydali już na ten. Nie podam dokładnej kwoty w tym momencie, natomiast oczywiście to jest informacja publiczna i tu chętnie prokuratura takie informacje upubliczni. Natomiast to są kwoty idące no, w grube miliony złotych każdego roku, i to nie są, podkreślam, tylko wynagrodzenia dla prokuratorów, dla tej dziesiątki prokuratorów Prokuratury Krajowej. Natomiast też bardzo duże kwoty, które idą na te opinie ekspertów, no opinie biegłych, które były zamawiane. Teraz jest przygotowywana opinia uzupełniająca, i do sierpnia ma być gotowa. No i na tym, mam na tym zamierzamy już zakończyć działania, bo wy wygląda na to, że wszystko, co trzeba już w tej sprawie, zostało zgromadzone. Natomiast dlaczego wracam do tego? Ponieważ to, co mnie najbardziej interesuje, to jest to, co zostało ujawnione jakiś czas temu, że podkomisja smoleńska dostała od prokuratury niektóre dowody, które niektóre części tu polewa, których nigdy nie oddała. Pomimo wielu wezwań pisanych od lat. I przez prokuratora Szwarca i przez innych prokuratorów z tego zespołu Antoni Macierewicz tych dowodów po prostu nie chciał oddać, a jak coś zostało oddane, niektóre z nich, to okazało się, że zostały zniszczone. I to jest sprawa, która no, powinna budzić przede wszystkim zainteresowanie, dlaczego ktokolwiek w Polsce nie chciał w ogóle współpracować z prokuraturą, a jeżeli już zaczął pracować, to w taki sposób, że te dowody były gdzieś... Zabrane i nieoddawane prokuraturze. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował niedawno, że te dowody, które zostały przekazane pod komisji, zostały albo zgubione, albo zniszczone. No właśnie o, to, właśnie o tym mówię, tylko tutaj proszę. I czy to będzie odpowiedzialność karna Antoniego Macierewicza? Ja, ja... W tej sprawie trwa, trwają bardzo intensywne tutaj prace w prokuraturze. Bo, bo pyta bo jest... pyta nasz, nasz widz i nasz też internauta, który czekał na wywiad pana i zadał takie pytanie. Dlaczego nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów Macierewiczowi? Więc proszę odpowiedzieć panu Romanowi Bednarkowi. Mogę odpowiedzieć w ten sposób, że jest, teraz analizujemy bardzo dokładnie, co się stało z tymi materiałami dowodowymi. Jeżeli ta analiza Pokaże, że złamano prawo ze względu na nieoddanie tych dowodów, no to oczywiście to będzie mogło skutkować postawieniem zarzutów. Jan Deman pyta, czy prokuratorzy nie mogliby pracować intensywniej przy rozliczaniu przestępców PiSu? Myślę, że pracują bardzo intensywnie i to jest. Ale jedna rzecz, jedno zastrzeżenie. Ja... W pytaniu już jest sugestia, tak? Ja bardzo z tym uważam, tak? Bo jest. Użyte słowo przestępcy. Jeszcze nikt nikogo nie skazał. Jak ktoś zostanie skazany, to w ten sposób będzie można, będzie można kogoś nazywać. Trzymajmy się też standardów. Mogą być osoby, które są wzywane w charakterze świadków, mogą być osoby podejrzane, ale do skazania to jeszcze długa droga. To teraz jeszcze pytanie ode mnie, bo chcę pana zapytać o projekt o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt zakłada przerwanie kadencji 15 członkom NEO u Piętnastu sędziów do KRS ma wybierać, mają wybierać sędziowie w powszechnym głosowaniu, a nie Sejm tak jak dziś. Czy prezydent, czy pan się w ogóle konsultuje z prezydentem? Czy on podpisze to? ustawę. Przede wszystkim nie chodzi o przerwanie kadencji, bo my twierdzimy, że ta kadencja się nigdy nie rozpoczęła, że mieliśmy do czynienia z powołaniem osób w sposób nieuprawniony w wyniku, wyniku przerwania tej pier, pierwszej, tej konstytucyjnej kadencji, tej, w której zasiadała czy to pani sędzia Katarzyna Gonera, czy sędzia Grzęda, czy sędzia Waldemar Żurek. I od tego momentu, od lutego 2018 roku, trwa ten stan nieprawości. Dlatego uważamy, że tu możliwa jest interwencja ustawodawcza. I wprowadzenie takiej sytuacji, w której członkowie Krajowej Rady Sądownictwa są powoływani przez sędziowie, członkowie są powoływani przez samych sędziów, a nie przez parlament. Co do prezydenta, zobaczymy, jaka ustawa, w jakim kształcie wyjdzie ustawa z. Sejmu. Też myślę, że jest jedna ważna okoliczność, która być może będzie miała pewien wpływ na debatę. Zobaczymy też, czy nie na podejście prezydenta. Mianowicie do Polski 25 kwietnia przyjedzie Komisja Wenecka, która będzie oceniała projekt ustawy. Ja w ogóle uważam, że te wszystkie ustawy, które dotyczą sądownictwa powinny być oceniane na bieżąco przez Komisję Wenecką, bo nie ma organu, który cieszyłby się większym autorytetem, jeżeli chodzi o znajomość standardów międzynarodowych. I liczę na to, że jeżeli ta opinia zostanie wydana, to będzie i liczę na to, że ona będzie pozytywna, to przekona prezydenta, żeby jednak ustawę podpisać. Czy Co będzie z neosędziami? Bo jednak ci neosędziowie prezydent bardzo mocno broni tych sędziów, których awanse podpisywał mówi, że jego, właściwie nawet jeśli były jakieś nieprawidłowości w powoływaniu sędziów, właśnie przez neo KRS... to jego to ręce je... leczą. Tak, jego, ręce, jego, jego podpis sanuje wszystko, czyli, czyli po prostu następuje sanacja złego procesu ręce leczą. Uleczyły? Nie. To jest najpoważniejszy problem, który mamy, jeżeli chodzi o sądownictwo. Problem, który wymaga poważnej debaty w środowisku prawniczym. Ta debata się już toczy. Gdzieś na poziomie publicystycznym też organizowałem takie jedno seminarium w Ministerstwie Sprawiedliwości, ponieważ mierzymy się z czymś, co nie dotyczy tylko i wyłącznie tej wadliwości nominacji dokonanej przez NeokRS. Ale też mamy skalę, która jest zupełnie nieprzystawalna do innych państw na świecie. Dla przykładu. Był taki problem w Islandii, gdzie właśnie sędziowie mieli problem wadliwych nominacji. Orzekał na ten temat Europejski Trybunał Praw Człowieka, powiedział w sprawie Astradson, że te nominacje były trzeba naprawić. Tylko, że w Islandii dotyczyło to aż czterech sędziów i sobie poradzili. Tak? Znaleźli rozwiązanie. Wszystko u nas było... idzie w tysiące. A u nas to idzie w tysiące. Tak? I co więcej, to ma przełożenie na funkcjonowanie sądownictwa, na stabilność wyroków. I chodzi o to, żeby znaleźć takie rozwiązanie, żeby doprowadzić do zatwierdzenia nie tyle do weryfikacji, może ponownych konkursów, może zatwierdzenia jakiejś, w jakiejś innej formie tego statusu y, sędziów powołanych po 2018 roku, ale jednocześnie nie doprowadzić do takiego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości, że. Sądy przestaną nam normalnie funkcjonować. Jak ja, pan myślę, to zrobi? ja myślę, że takie rozwiązanie znajdziemy. Nie chciałbym uprzedzać faktów, ale między innymi po to jest powołana Komisja Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, która jutro startuje która jutro startuje, żeby właśnie znaleźć to optymalne rozwiązanie. Także... A jest możliwe, że ci sędziowie będą na delegacjach na tych stanowiskach, na których są obecnie do czasu, kiedy zostanie powołana już legalna Krajowa Rada Sądownictwa. I uzyskają jej nominację na to stanowisko. To znaczy, obecnie to, to byłoby trudne, żeby to, żeby to zrobić. Natomiast może być taka opcja, że na przykład uznajemy, że sędziowie powołani, albo zwłaszcza sędziowie awansowani na wyższe stanowiska, są z automatu przywracani na Wcześniejsze stanowiska, które były. Czyli jeżeli ktoś na przykład jest w sądzie apelacyjnym w Warszawie, no to jest zawrócony z powrotem do sądu okręgowego. Natomiast żeby nie tracić z pola widzenia i nie zakłócać biegu postępowań, no to oni wciąż pozostają. Do czasu przeprowadzenia ponownego konkursu na delegacji, dzięki temu mogą dokończyć te sprawy, które prowadzą, ale też mogą startować na równych zasadach z innymi e, osobami, które by chciały wystartować e, w konkursie na to stanowisko. A co to... będzie z panią sędzią Pawełczyk-Gwoicką, y, y, przewodniczącą NeokRS-u, która już po wyborach została przez Zbigniewa Ziobrę awansowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie? Y... Pani, pani sędzia, ona nie tyle została awansowana, co ona została skierowana do, do delegacji. Ona, ona, ona została odwołana z delegacji, to akurat minister sprawiedliwości ma taką możliwość, także wróci do orzekania w Krakowie i dalej będzie przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. No i mam nadzieję, że prędzej, że niedługo uda nam się doprowadzić do reformy KRS-u i wyboru nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Ale pan wie, że ona właśnie z Krakowa została zabrana i przeniesiona do Warszawy, ponieważ, no, zdaje się, były takie obawy, że nie chce być w tym środowisku, które no, ma do niej pretensje za różne jej działania, które tam podejmowała. Panie, to nie jest moja rola Pani teraz tutaj, to, to nie jest z, żadne zesłanie, tylko wraca do swojego naturalnego miejsca pracy. To jeszcze dwa pytania od internautów, od twitterowiczów, czyli teraz to jest nie Twitter, tylko portal X. Pan Adam Cieśliński pyta, czy zdaje pan sobie sprawę, że za złamanie prawa będzie odpowiadał karnie, że po prostu pójdzie pan siedzieć? Y nie wiem, z czego mam sobie zdawać sprawę. Uważam, że wszystkie rzeczy, które robię, są absolutnie zgodne, zgodne z prawem i z całą determinacją będę działał na rzecz przywracania praworządności w Polsce. I na koniec jeszcze pytanie od pana Andrzeja Senderackiego. Już ktoś tu pytał o kandydowanie w wyborach prezydenckich. Chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Chętnie bym widział Adama Bodnara w roli prezydenta RP. Będzie pan startował? Nie będę startował w wyborach prezydenckich, kandydatem koalicji obywatelskiej, z którą jestem związany jest pan Rafał Trzaskowski. Czyli jest pan przekonany, że Trzaskowski będzie kandydował? Ja powtarzam to, co dzisiaj mówił, mówiła osoba najbliżej zbliżona do, ja mówię, osoba zbliżona do kręgów podejmujących decyzje w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej, czyli pan Marcin Kierwiński dosłownie pół godziny temu mniej więcej mówił coś takiego. Także myślę, że to mam prawo powtórzyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo.